Witam, witam chyba w piątym odcinku Let's Play Half-Life 2, tutaj Ghost. I ciśniemy dalej. Zakładam, że przez większość tego odcinka będziemy jechali tą śmieszną motorówką, fotolotem, czy jak zwał, tak zwał, nieważne. Gdyż no, jest to dosyć długi element w grze. Kolejna zagadka, łami główka. No tam taki ziomuś nam zrzuci. Hop. Skrzyneczkę. Jeszcze jedną. No właśnie. I tutaj musimy sobie teraz przejście uformować, zrobić. Zjechać cholerę jedna. Musimy beczki, które są puste, plastikowe i unoszą się, musimy włożyć tutaj do koszyczka. I siłą wypadnościową one koszyczek przeważą. Jeszcze jeden, tak żebyśmy mogli sobie przeskoczyć. Koniec. Koniec z tobą, gnojuszu. Fajny kanał. Oczywiście tlen mi się skończył, bo sprintowałem. Jak już mówiłem, to jest totalna głupota, że sprint i tlen podchodzą pod jeden pasek. Trzeba wycofać kawałek. Powinno być dobrze. Mam nadzieję. Ten fotel ma taki plus, że on tak fajnie lata. Jak się nim skoczy, unosi się w powietrzu, szybuje, o, szybuje. No nie wiem dlaczego, może dlatego przez ten wiatrak. Wiem, że to jest całkiem przyjemne, tak sobie poszybować. Jest też osiągnięcie, żeby rozjechać ileś tam tych knajpów, ale mi się nie chce. Jak się ich napotoczy odpowiednia ilość, no to fajnie, jak nie, no to nie będę się wracał. To co tam widzicie latające, to jest też technologia kombinatu. To jest całkiem ciekawa sprawa, bo to jest połączenie żywego organizmu z maszyną. Nie wiem jak oni to robią, że im się takie coś udaje. Tu trzeba uważać, bo te gnojki wiszą na górze i one będą nas ściągać z motorówki. Jak mówiłem, łączą żywe stworzenia kosmitów z innego wymiaru, tak mi się wydaje, albo przywieźli ich ze swojej planety, łączą ich z maszynami i na przykład mogą one przenosić jakieś ciężary, mogą strzelać do nas. Dziwna sprawa. Tak czy siak jedziemy dalej. I co nas czeka? Czeka nas wysiadka. Musimy się przejść i otworzyć sobie bramę, z tego co pamiętam. Tak. Tam jest brama i musimy ją sobie otworzyć. O, podrobince. Może wezmę już. Tej broni będę używał, mam pełno amunicji do niej, więcej się nie da. Ona jest skuteczniejsza. Bum. Jaki truposz. Teczki, jakieś naboje jeszcze. Ale się przestraszył. No, tak. No jak mnie przestraszył. Jejku, jejku. Radyjko leci. Nie, to Brin opowiada. O, kamera. Znaczy, że wyczaili, że tutaj jest tak. Już nie widzą. Już ktoś strzela, ale nie wiem skąd. A, stamtąd. Oczywiście tych się pewnie zleciało. Zdejmę kawałek kapteczki i zaopatrzymy się w granaty, bo tu będzie... No mam już. Będzie siedział taki frajer z oddziałkiem.
Udało się. O, pięknie dostał. W czapę. Też jego koledzy będą siedzieć. Jeszcze ktoś? A, tam. I fajnie. Zaopatrzymy się w resztę granatu. Zjemy sobie kawałek apteczki. Jakiś pancerz by się przydał. Kolejna taka łamigłówka. Musimy wysadzić. Zresztą popatrzmy. Ła! No nie, pół życia poszło. Zjemy apteczkę. Bum. Znaczy musieliśmy to zrobić, bo to jest zepsuty. Zepsute pokrętło. Dobramy. Mm-hmm. 85 życia. HP. Dobra. Warto niszczyć te latające kojki na początku, bo one błyszczą w oczy i oślepiają, nic nie widać wtedy. Ty też można sobie zniszczyć. Akurat tego nie, bo on coś tam wiózł. Jakbym go zniszczył, to pewno bym go nie spotkał później. Ja pewno muszę go spotkać, bo on coś tam wiózł i to coś będzie potrzebne. Ale namieszałem. Tak czy siak, hop, przez okno. Nie będziemy drzwi używać. Taka pułapeczka. Rzuciliśmy na gościa wał karbowy. Bum? Tak, bum. Pięknie. I mało HP, mało HP. Tutaj powinni leżeć jeszcze. O, właśnie. Nie ma więcej? O, jest. I amunicja. I proszę bardzo. Nie jest źle. Można grać dalej. Jest do tej gry taki mod. Nazywa się Synergy. I to jest Half-Life 2, tylko że przez multiplayer. Są do niego osobne mapy. Ale można też grać na tych oryginalnych. Przejść sobie jakby Half-Life'a w kooperacji. Zajebista sprawa to jest. Myślę, że nagram z tego gameplay, ale to jak przejdę już Half-Life'a z dodatkami obydwoma, to wtedy się pokuszę o gameplay z tego, a w międzyczasie może zrobię gameplay z Team Fortress 2. Musimy to ściągnąć, a to trochę waży i niespecjalnie mi się chce. Z czasem stoimy nieźle. A kawałek żeśmy przejechali. Teraz będą strzelać do nas rakiet. Falanty. Strasznie wkurzające to jest. Jeszcze na tym poziomie trudności to tym bardziej, bo jedno takie trafienie i pół życia nie ma. Ale uciekniemy. Mam nadzieję, że uciekniemy. O, fajnie, super. Super. A, udało się. Standardowo będzie wczytywanie, z tego co pamiętam, gdzieś tutaj. Chyba jeszcze jesteśmy gdzieś, może już nie w mieście, ale jeszcze blisko miasta. Powinniśmy dojechać niedługo do stacji takiej, tam dostaniemy broń do naszego pojazdu. A to chyba w następnym odcinku, w tym nie zdążę już. Tak mi się wydaje. To jest kolejna niespodzianka dla nas. Kolejna łamigłówka fizyczna. Widać, że twórcy chcieli się pochwalić fizyką, bo kiedy ta gra wyszła, to naprawdę możliwości fizyczne tego silnika to był cud. Żadna gra tak nie umiała. Wyciągam cegłówki, a przyjeżdżałem i bonusy. Jakaś nowa amunicja. Jest to amunicja do Colta. Nie, to Magnuma. Magnuma, sorry. Rewolwera. Świetna broń, dostaniemy ją już niedługo, ale chyba też w następnym odcinku. Nie w tym. Zostało mi jeszcze 4 minuty nagrywania, max. Jak mówiłem, odcinki nie są w HD, bo coś mi się zwaliło i strasznie dużo ważą.
Tak więc. O, tutaj będzie już ten magnum. Jak mówię, coś mi się zwaliło. Strasznie dużo ważą te odcinki. Znaczy, może powinny aż tyle, ale wydaje mi się, że aż za dużo. Więc będą w 480. Nie żeby mi waga jakoś strasznie przeszkadzała. O, jest nowa broń. Tylko ja mam taki normalny internet. Internet. Może nie wolny, ale bez rewelacji, więc wysłanie takiego filmiku, który waży 700 MB, to jest dla mnie kilka dobrych godzin. A taki 480, moim zdaniem, to jest też wystarczająco dobra jakość, a godzinkę jest wysłany. A, no to tak, mamy tutaj tego magnuma. To jest takie coś. Świetna sprawa, zabija praktycznie każdego przeciwnika jednym strzałem. No prawie każdego. Spotkamy takich na swojej drodze, których jednym strzałem nie zabijemy, ale większość. To jest taki trudny moment. Zdarza mi się często ginąć tutaj. O, w tym pomieszczeniu, bo to jest dosyć rzeźnia taka. Więcej wrogów niż my mamy amunicji. Na szczęście wiem, że tutaj są apteczki. Gdyby nie to, to pewno bym tego nigdy nie przeszedł. Zginę, serio. To są apteczki. Schowam się. Ja nie chcę umierać. Tu też jest apteczka. O. Całkiem ładnie się odnowiliśmy. No, bo ich nie zabiję do końca odcinka. To, co jest nad nami, to jest azbest? Chyba tak. Chyba warto się stąd lotnić. Chociaż nie, nasz kombinezon nas uodparnia na takie śmieci. No i koniec amunicji. Jeszcze... A nie, tu jest sporo. Więc może... Ała! W tym miejscu zakończymy ten odcinek. O tutaj. Więc do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Oglądajcie inne nasze filmiki. Cześć!